Dzień dobry. Ja nazywam się Grażyna Hajewski, a jestem artystką malarką. Serdecznie witam wszystkich fanów mojego malarstwa i zapraszam na mój nowy film. Dzisiaj na moich sztalugach pejzaż abstrakcyjny z elementami realistycznymi. Albo inaczej formułując, pejzaż realny, zmieniony w abstrakcję w sposób znany jedynie artyście. Zapraszam. A to początek. Baza mojego dzieła. Plątanina linii i kolorów w akrylu, raz łączących się, w innym momencie znowu rozchodzących się w ucieczce donikąd. Po całkowitym wyschnięciu tej bazy przystąpiłam do malowania farbami olejnymi. Kierując się intuicją, nadałam wybranym obszarom kolor niebieski. Tu proszę zwrócić uwagę na różnicę w intensywności błękitu pruskiego. Następnie, by wzbogacić ten obraz, sięgnęłam po kolor żółty podstawowy oraz po sienę paloną. Proszę zwrócić uwagę na fakt, że zmieniając kompozycję obrazu i dostosowując ją do moich wymagań, cały czas utrzymuję pierwotną tonację obrazu. Teraz już widzę zarys mojego przyszłego dzieła. Będzie to impresja na górską wodę ze wszystkimi jej zawirowaniami i wirami, porywającymi nieuważnego pływaka w ciemną głębię i wyrzucającego go w bliżej nieokreślonym miejscu i momencie. Okej, w tym momencie porzucam te głębie i wiry i przechodzę do planu pierwszego, wzbogacając obraz o wszechobecną roślinność. Po prawej stronie maluję drzewo pochylające swoje gałęzie nad wzburzoną wodą. Będzie ono stało w otoczeniu traw i krzewów. Roślinność z lewej strony obrazu jest niższa, ale mimo to pełna wyrazu. Niektóre elementy zburzonej wody też wymagają podkreślenia. Oto moje dzieło już ukończone. Jeszcze tylko mój podpis. Proszę, w miesiąc po premierze tego filmu obraz wystawiam do sprzedaży, ale jak zwykle już teraz można go sobie zarezerwować, pisząc na mój adres mailowy, który podam pod koniec tego filmiku. Ja już żegnam się, dziękuję serdecznie za oglądanie i zapraszam na nowy film o moim malarstwie. Do zobaczenia, pa!